ciepło, zimno, ciepło, zimno. Żeby można było sterować temperaturą w kabinie, powietrze zasysane przez wentylator przepuszczane jest przez nagrzewnicę. I tak naprawdę ustawienie temperatury ciepło bądź zimno decyduje o tym, ile powietrza przepuszczamy przez tą nagrzewnicę. Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, nagrzewnica wypełniana jest tym samym płynem, który chłodzi silnik. Im bardziej motor się nagrzewa, tym cieplej mamy w kabinie. Nagrzewnica to tak naprawdę taka mała chłodnica, która oddając ciepło ogrzewa kabinę samochodu. I co jest ważne, może podlegać dokładnie takim samym awariom. Jeżeli mamy słaby filtr powietrza kabinowego, albo nie ma go w ogóle, może po prostu się zabrudzić i nie działać tak jak powinna. Może także się rozszczelnić i wtedy będziemy mieli wyciek płynu chłodzenia, który będzie zalewał dywanik i będzie powodował brzydki zapach w samochodzie. Ale może także zamulić się brzydkim płynem, co będzie powodowało, że jej skuteczność i wydajność chłodzenia będzie dużo niższa. Tak właśnie działa nagrzewnica. A jak działają blendy do niej? Zobaczcie. Te blendy decydują o ilości powietrza, które przepływa przez rozgrzane radiatory nagrzewnicy. W wersji z panelem elektronicznym tę robotę oczywiście wykonują za nas silniczki. Czas na kolejny moduł chłodzenia. Tam w środku jest tak zwany parownik, czyli coś a la chłodnica, tyle że zamiast ciepła generuje chłód, dostarczany przez układ klimatyzacji. Najważniejszy element klimatyzacji, czyli wymiennik klimatyzacji zwany parownikiem. Jedna bardzo ważna informacja. Podczas pracy na jego powierzchni skrapla się woda, co jest idealnym niestety środowiskiem do powstawania grzybni. Więc kiedy mówimy o odgrzybianiu klimatyzacji, to mówimy o czyszczeniu właśnie tego elementu. Z tym, że on nie jest wtedy na wierzchu. Dlatego trzeba się nagimnastykować, stosując rozpylane preparaty, pianki z wężykami albo ozonowanie. I ostatni element tego układu to wentylator. To on napędza przepływ powietrza przez wszystkie te elementy. Bez niego do kabiny nie dotarłoby ani ciepło, ani przyjemny chłodek. Oto i on, nasz bohater. Swoją drogą sporo się tego nazbierało. I pomyśleć, że to wszystko mieści się pod deskami rozdzielczymi naszych aut.